Czy się tak zajmujecie na co dzień? Uczymy się. Każdy się tutaj uczy, a jak ktoś już pisze jakąś pracę, na przykład magisterską, to wtedy robi jakieś badanie i właśnie przeprowadza jakieś doświadczenia, żeby coś odkryć nowego. Osób jak wy, czy dla osób, które chcą czegoś więcej i szukają odpowiedzi. Na jakie pytania? Na wszystkie pytania. Bo ktoś kiedyś powiedział, że nie ma głupich pytań. Jak już wiemy, czym jest entomologia, że to jest nauka o owadach, to trochę się o tych owadach teraz dowiedzmy. Na banana! Jestem w 40% bananem. Bombardujemy nauczynami jądra które alkoholu i one się rozszczepiają na mniejsze, to niech wtedy uciekają. Takiego, że tu będzie nalewana woda, później dosypywany proszek i później się będzie z tym odbijać różne skamieniałości, żeby były takie ładne wzorki i żeby to można było zabrać do domu. Ale ja jeszcze nie mam skamieniałości, więc nie mam co robić. Go zobacz. Wątróbka, proszę pani, proszę o dużą wątróbkę. Łączy się z wodorem, tak siła, tak nie chce się łączyć, ale się musi łączyć. Woda wodorowa jest mocniejsza od wąglaka. I to akurat to. Ogromny prac dyplomowych w Wadowickiej Uniwersytetu Dzieci po raz piąty. Natomiast wiemy, że kończymy 9 rok działalności Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci. Ja jestem cały czas pod wrażeniem, ponieważ ci młodzi ludzie zadają pytania albo przerywają wykładowcy w różnych dziedzinach i przerywają, zwracając mu uwagę, że to nie tak, tamto nie tak, albo zadają takie pytanie, że ja połowy tego pytania nie rozumiem. To świadczy o tym, że są naprawdę, korzystają z tej wiedzy, z tej nauki, a ja się bardzo cieszę, że Wadowickie Centrum Kultury może Państwu i ludziom w tym pomagać. Liczymy na to, że będziemy dalej to robić.